Zapraszamy Was w metafizyczną podróż od baniek mydlanych do samego serca kosmosu. Wspólnie spróbujemy znaleźć odpowiedź na tytułowe pytanie: co łączy bańki mydlane z sondą kosmiczną? Jesteście ciekawi? To zapraszamy. W szkole uczymy się, że istnieją trzy stany skupienia: stały, ciekły i gazowy. Gdy podwyższamy temperaturę kryształu, wówczas w pewnej określonej temperaturze może nastąpić przejście do stanu ciekłego. Mówimy wtedy, że nastąpiło przejście fazowe zwane topnieniem. Gdy dalej będziemy zwiększać temperaturę, może nastąpić kolejna przemiana fazowa, zwana parowaniem, i nasza substancja przejdzie ze stanu fazy ciekłej do stanu gazowego. Spójrzcie natomiast tutaj. W pierwszej buteleczce znajduje się ciało stałe. Jest to po prostu krystaliczny cukier. W drugiej mamy wodę, przykład cieczy. W 1888 roku austriacki botanik Reinzer chciał wyekstrahować cholesterol i poznać jego strukturę. Badał on związki powstające w reakcji cholesterolu z prostymi związkami chemicznymi. W ten sposób otrzymał benzoesan cholesterylu jako efekt reakcji cholesterolu oraz kwasu benzoesowego. Zobaczcie, co go zafascynowało. Gdy taką mętną, o sporej lepkości substancję, jak 5CB, umieścimy na ławie grzewczej i zaczniemy zwiększać temperaturę, zmienia się ona w zwykłą, klarowną ciecz. Tutaj trudno byłoby ją odróżnić od wody. Po obniżeniu temperatury, substancja ta wraca do poprzedniego stanu skupienia. Znowu staje się mętna. Proces ten jest odwracalny. Gdybyśmy dalej obniżali temperaturę, mętna ciecz zmieni się w ciało stałe. Reinzer nazwał tą ciecz kryształem, który płynie. W pewnym zakresie temperatur była ona mętna, opalizująca i niejednorodna. Mętność cieczy mówi nam, że jest w niej jakaś struktura, która rozprasza światło, co powoduje, że oglądana pod różnymi kątami ma inny kolor. Zastanówmy się w takim razie, gdzie możemy zaobserwować takie ciekłe kryształy. Nie uwierzycie, ale całkiem blisko. Na przykład w przyrodzie. Opalizujący pancerz żuka, elementy pawiego pióra czy skrzydła motyla swoje barwne efekty zawdzięczają właśnie ciekłym kryształom. Wcześniej obserwowaliście tak zwane termotropowe ciekłe kryształy, które zmieniają swoje właściwości fizyczne pod wpływem zmiany temperatury. Jest jeszcze druga grupa związków, z których mogą powstać ciekłe kryształy. Tworzą się one podczas rozpuszczenia jednej substancji w drugiej. I Wy produkujecie je sami każdego dnia podczas mycia rąk. Jak wiecie, z mieszaniny wody z mydłem czy płynem do mycia naczyń wytworzymy bańki mydlane, mieniące się ferią barw, cienkie w sferyczne błonki. I to też są właśnie ciekłe kryształy. Pojedyncze cząsteczki składają się tutaj z dwóch części. Jednej, która lubi wodę, jest to część hydrofilowa, i druga, która ma na wodę fobię i jest od niej odpychana. Ale to jeszcze nie wszystko. Zastanawialiśmy się, gdzie spotykamy ciekłe kryształy wokół nas. A ja Wam powiem więcej. Ciekłe kryształy są w nas. Tak, nie przesłyszeliście się. Ciekłymi kryształami są DNA, białka i cholesterol. Cząsteczka DNA składa się z podwójnej struktury śrubowej zwanej helisą. Helisa ma określony skok informujący o periodyczności, czyli powtarzalności danego kodu. Podobnie cholesteryk, składający się w objętości z nieskończonej ilości spirali. I co determinuje takie ułożenie? Kształt pojedynczej molekuły. On jest asymetryczny, najczęściej wydłużony jak ogórek, czy wygięty jak banan, co sprawia, że sama molekuła ma różne własności w zależności od kierunku oddziaływania. I to nadal nie wszystko. Teraz przejdźmy bardziej w kierunku wykorzystania tych unikalnych własności ciekłych kryształów. Na przykład termogramy, obrazujące rozkład temperatury ciała i wykrywania stanów zapalnych. Ciekłe kryształy stosowane są w goglach spawalniczych ochraniających wzrok pracownika. Dzisiaj zastosowania ciekłych kryształów można wymieniać prawie bez końca. Ale najczęściej ciekłe kryształy wykorzystywane są do produkcji displejów ciekłokrystalicznych. Tych najprostszych, aż po zaawansowane technologicznie. Kalkulatory, zegarki, telefony, ekrany. Obecnie możliwe jest produkowanie elastycznych rolet ciekłokrystalicznych, zadarzeń hal w galeriach handlowych, w dzień delikatnie rozpraszających światło, a w nocy zmieniających się wielkoformatowe telebimy.
Wykorzystywana w naszych badaniach komórka ciekłokrystaliczna odpowiada pojedynczemu pikselowi występującemu w każdym wyświetlaczu. Jak napełnić taką komórkę ciekłym kryształem? Otóż substancję w fazie stałej nakładamy na płytkę szklaną umieszczoną na ławie grzewczej. Czekamy, aż przejdzie do fazy izotorpowej, następnie powoli, metodą kapilarną nasza substancja zostaje zassana do komórki, wypełniając powoli całą jej powierzchnię. Komórka taka składa się z dwóch płytek szklanych, pokrytych warstwą ułatwiającą oczekiwaną orientację ciekłego kryształu. Mówimy wtedy, że kryształ ma teksturę planarną, homeotropową czy skręconego nematyka. Tworzące próbkę płytki szklane często posiadają również transparentne czy przepuszczające światło elektrody. Dzięki dystanserom kontrolowana jest również grubość tej komórki. Gdy zmniejszamy temperaturę naszej substancji, zmieni ona fazę z izotropowej do ciekłokrystalicznej. Właśnie teraz zaobserwujemy front przejścia fazowego spowodowany gradientem temperatury w próbce. Zastanówmy się teraz, czym jest światło. Otóż światło jest rozproszoną falą elektromagnetyczną, która rozchodzi się we wszystkich kierunkach. Kierunek polaryzacji jest to kierunek drgania wektora elektrycznego. Do spolaryzowania światła możemy zastosować np. polaryzatory liniowe. Ustawiamy je na drodze wiązki. Z tyłu mamy jeden polaryzator, z przodu drugi. Poprzez obrót drugiego polaryzatora otrzymujemy albo stan jasny, transparentny, wówczas kierunki polaryzacji obu polaryzatorów są wzajemnie równoległe, albo stan ciemny, blokujący, wówczas kierunki polaryzacji obu polaryzatorów są do siebie prostopadłe. Gdy pomiędzy skrzyżowanymi polaryzatorami umieścimy ciekły kryształ, następuje skręcenie płaszczyzny polaryzacji i obraz się rozjaśnia. Jest to podstawowa zasada działania mikroskopu polaryzacyjnego, przy użyciu którego możemy obserwować tekstury ciekłokrystaliczne. Na tej podstawie dokonujemy identyfikacji różnych mezofaz. Oprócz mikroskopu potrzebujemy cyfrowej kamery, która pozwala na rejestrowanie obrazu z mikroskopu oraz wyświetlanie go na ekranie, regulator temperatury oraz piecyk grzewczy do kontrolowanego ogrzania i chłodzenia badanej próbki. Spróbujmy teraz zajrzeć do naszego mikroskopu. Ostrożnie zbliżamy oko do okularu i pomiędzy skrzyżowanymi polaryzatorami widzimy jasny obraz. Ustawiamy ostrość, przechodzimy do sterowania komputerowego i do obserwacji ciekłego kryształu na monitorze. Spójrzcie teraz uważnie. Widzimy tutaj synchronicznie dwa filmy. Dwa różne ciekłe kryształy umieszczone zostały pomiędzy płytkami szklanymi. Taka komórka nazywana jest próbką kontaktową, ponieważ dochodzi tutaj do stykania się dwóch różnych ciekłych kryształów. Tempo i charakter zmian temperatury schematycznie pokazano na termometrach. Metoda ta stosowana jest do badania mieszalności dwóch takich samych faz. Na podstawie obserwacji pod mikroskopem tych kolorowych tekstur możemy określić diagram fazowy mieszaniny. O właśnie teraz, na filmie po prawej stronie nastąpiło zmieszanie dwóch materiałów, co oznacza, że w tej temperaturze oba materiały znajdują się w fazie smektycznej. Wcześniej wspomnieliśmy, że ciekłe kryształy wykorzystywane są do budowy wyświetlaczy, tzw. display. W jaki sposób działa takie urządzenie? Często molekuły ciekłych kryształów mają rozdzielone w swojej strukturze ładunki dodatnie i ujemne, przez co tworzą dipole. Takie dipole oddziałują z polem elektrycznym, które przyporządkowuje je równolegle do linii sił tego pola. To znaczy, że przekładając pole elektryczne, możemy zmusić molekuły ciekłego kryształu do pewnego przeorientowania. Jeśli spojrzymy teraz na przykładowy obraz wyświetlany przez display, to zbliżając się bardziej i bardziej, rozróżnimy w nim poszczególne piksele, które zwykle potrafią wyświetlać trzy barwy podstawowe – czerwony, zielony i niebieski. A to, że świecą, zawdzięczamy ciekłemu kryształowi, który pod wpływem pola albo przepuszcza światło, czyli piksel jest aktywny, lub blokuje i mamy piksel nieaktywny. Zobaczmy teraz, jak to działa na krótkim filmie. Mamy tutaj płytkę z ciekłym kryształem, którą za pomocą przewodów podłączymy do zewnętrznego zasilania z prądem zmiennym. I co obserwujemy? Mieganie pewnych wzorków, to znaczy, że piksele w tych miejscach reagują na przyłożone napięcie, przełączając się ze stanu aktywnego w nieaktywny, aż do momentu, kiedy odłączymy całość od zasilania. Oznacza to, że molekuły ciekłego kryształu zmieniają orientację wewnątrz tych pikseli pod wpływem pola elektrycznego.
Ciekłe kryształy mogą być również wykorzystywane w holografii, która polega na trójwymiarowym zapisie obrazu przedmiotu. Jest to technika doskonalsza niż fotografia. O ile tradycyjna fotografia zapisuje jedynie modulację amplitudy, to holografia odnotowuje także zmiany fazy fali świetlnej. Dzięki temu możemy o fotografowanym przedmiocie uzyskać znacznie więcej informacji. Ale jak taki obraz powstaje? Otóż należy dany obiekt oświetlić spójną wiązką światła, która rozdzielona zostaje na dwie wiązki, oświetlającą i referencyjną. Ta referencyjna w pewien sposób modyfikowana jest przez ciekły kryształ. Może tu nastąpić na przykład zmiana polaryzacji. Obraz holograficzny powstaje na kliszy w wyniku nałożenia się wiązki referencyjnej z wiązką dyfrakcyjną, czyli tą odbitą od utrwalonego, fotografowanego obiektu. Ale jak taki obraz odczytać? Czy są jakieś potrzebne specjalne narzędzia? Otóż wystarczy spojrzeć na kliszę pod różnym kątem. Tu wiązką referencyjną jest światło słoneczne, które zrekonstruowane na kliszy trafia do obserwatora, który widzi przed sobą obiekt tak, jakby był trójwymiarowy. A teraz spójrzmy na naszą Ziemię z innej perspektywy. Czy wiecie, co to jest żagiel słoneczny? Żagiel słoneczny to bardzo cienki kawałek folii, który w kosmosie spełnia podobną rolę jak żagle w jachtach na Ziemi. W kosmosie rolę wiatru zastępuje światło słoneczne. Co nam to daje? Włączając panele po lewej stronie żagla, a te po prawej pozostawiając wyłączone, wywołamy różnicę w nacisku na obie strony żagla. Lewa część będzie odczuwała większy nacisk niż prawa. W efekcie żagiel obróci się, a wraz z nim sonda. Ponieważ w kosmosie panuje próżnia i prawie nic nie stawia oporu, padające na żagle światło jest w stanie pchnąć przyczepioną do żagla sondę. Stąd nazwa żagiel słoneczny. Na Ziemi światło nie wywoła takiego efektu, gdyż nie byłoby w stanie pokonać oporu stawianego przez powietrze czy uchwyt żagla. Powoli pora się żegnać. Mamy nadzieję, że i Was zafascynował świat ciekłych kryształów. Mają niesamowite własności i ciągle odkrywane, nowe, niewyobrażalne i fascynujące możliwości zastosowań w najbardziej zaawansowanych technologiach w skali nano, mikro i makro. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy za rok. Oby następnym razem nie trzeba było zachowywać dystansu. Pozdrawiamy!